Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 na ulicy Bukowej w Wejherowie odbyła się powiatowa inauguracja roku szkolnego 2017-2018. Tym razem uroczystość połączono z narodowym czytaniem Wesela Stanisława Wyspiańskiego. 14 osób złożyło ślubowanie na nauczyciela mianowanego. W uroczystości udział wzięli starosta wejherowski Gabriel Alizius, wicestarosta Witold Reclaw, etatowi członkowie zarządu Jacek Til i Wojciech Rybakowski, przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Czarnecki, wiceprzewodnicząca Genowefa Słowi oraz poseł Kazimierz Plocke i posłanka Dorota Arciszewska.